Witajcie w Holokronie. Dzisiaj odcinek specjalny, w którym dowiecie się, czym było niesławne Star Wars Holiday Special i dlaczego obrosło taką legendą. Zapraszam. W 1977 Gwiezdne Wojny, wtedy jeszcze nie będące nową nadzieją, utrzymywały się w kinie przez 18 miesięcy, bijąc wszelakie maści rekordy. W 78 specy od marketingu zdecydowali, że temat popularności trzeba zaorać dalej. Holiday season, czyli okres świąteczny, zbliżał się wielkimi krokami, trzeba było więc wymyśleć coś na teraz i na już. I to właśnie brak czasu spowodował katastrofę, znaną fanom jako Star Wars Holiday Special. 17 listopada 78 na antenie CBS zadebiutowało specjalne show bazujące na historii pisanej przez George'a Lucasa. 98-minutowy program miał dopisać kolejne historie i ciekawostki na temat znanych i mniej znanych postaci z oryginalnego filmu. Jak się jednak okazało, produkcja była przerażająco zła i żenująca. Słów parę o fabule. Historia przenosi nas na Kashyyyk, gdzie wraz z Hanem i Chewiem będziemy oglądać obchody Dnia Życia, ważnego święta w kulturze Wookich. Poznamy całą rodzinę Chewiego, żonę Malle, syna Lampiego oraz ojca Ichiego. Rodzinny spokój zakłóci Imperium, które ściga dwóch rebeliantów i odnajduje ich na rodzinnej planecie Chewiego. I tutaj następuje groteskowa mieszanka różnych form. Mamy kawałki musicalowe, cameo różnych gwiazd oraz przeróżne przedstawienia sceniczne obfitujące we wspomniane piosenki czy elementy komediowe. Całość wydaje się być niesamowicie odrealniona i lekko zwariowana. Fabuła mocno orbituje wokół pierwszego filmu, jednakże nie pozwala sobie na budowanie nowych wątków, zważywszy, że decyzje o sequelach już zapadły. Łuki warczą, szczekają i krzyczą do siebie bez angielskich napisów podczas oglądania na przykład programu o gotowaniu czy losowych koncertów. Do tego dochodzą wspomniane gościnne występy aktorów popularnych w tamtym czasie, którzy najczęściej mówią o czymś, co jest zupełnie niezwiązane z Gwiezdnymi Wojnami. Słowem, szybka pęka w renuncjometrze. Główna obsada z Markiem Hamillem, Carrie Fisher oraz Harrisonem Fordem na czele wydaje się być skołowana i niepewna, w czym konkretnie bierze udział. Kwestie Forda są ledwie zrozumiałe, Hamill nosi na oczach eyeliner, a Carrie Fisher wygląda jak zombie, gdyż właśnie wpadła jeden ze swoich narkotykowych okresów. Partnerują im tragicznie przygotowane stworki w tandetnych kostiumach, nie mających nic wspólnego z bądź co bądź fantastyczną pracą charakteryzatorów i puppet masterów, którzy tworzyli dla Lucasa. Chewie jako jedyny wygląda znośnie, jego rodzina natomiast jawi nam się jako banda tanich cosplayerowców. Lucas nie miał czasu ani specjalnych chęci na zaangażowanie się w produkcję. Finalny produkt został przez niego zmiażdżony. Później zresztą robił wszystko, by wszelakie kopie tego wątpliwego dzieła zostały wykupione i zniszczone. Holiday Special nigdy nie doczekał się powtórki na antenie, ani nie został wydany oficjalnie na VHS. Fani jednak zadbali, by to porażkowe show przetrwało w pirackim obiegu. Produkcja stała się czymś w rodzaju kultowej ciekawostki. Mająca filmową długość opowieść była pierwszym oficjalnym produktem uzupełniającym historię uniwersum, która pojawiła się po premierze filmu. Zawierała całą oryginalną obsadę oraz przedstawiała nam po raz pierwszy postać łowcy nagród imieniem Boba Fett. Przynajmniej za to możemy być wdzięczni. Star Wars Holiday Special już po premierze nie było uznawane za kanon, choć trzeba było niejako tolerować sam fakt istnienia tego groteskowego show. Choć część postaci z tej produkcji zostało kanonicznych, to na przykład historia Chewiego została napisana na nowo w marvelowskim komiksie w 2015 roku. Kto wie, może kiedyś doczekamy się wydania na Blu-rayu. Póki co, zostaje wam szukać tej produkcji w internecie. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej o samej produkcji i tego, jak została odebrana przez Lucasa, to odsyłam was do dwóch książek, które już przewijały się w Holokronie, czyli Chris Taylor, Gwiezdne Wojny, Jak podbiły Wszechświat oraz Brian J. Jones, George Lucas, Gwiezdne Wojny i Reszta Życia. Z tych dwóch pozycji dowiecie się wielu ciekawostek na temat Holiday Special. Dzięki za oglądanie tego odcinka, dajcie znać, czy wy widzieliście lub zamierzacie obejrzeć Star Wars Holiday Special i jak wam się podobało. Niech moc klasy B będzie z wami.